Dobra, jesteśmy w nadarzynie targi Good Game Expo. Moim gościem portalu followgames.pl jest Roxana Klitkowska. Dokładnie tak. To powiedz naszym czytelnikom, czym się zajmujesz w firmie TCL? W firmie TCL zajmuję się marketingiem. Głównie skupiam się oczywiście na oddziale w Polsce, natomiast wspieram swoimi działaniami też Stany Zjednoczone, Chiny, całą Europę. Wow. To teraz zacznę niestandardowo. Dobra. Dlaczego wasze telewizory są najlepsze na świecie? Dlaczego? Tak. To w ogóle nie wymaga, to nie trzeba pytać, wystarczy zobaczyć. Przyjść i zobaczyć, dlaczego są najlepsze. Mają wszystko. Są najśliczniejsze, najpiękniejsze, każdą technologię. Okej, okay, a coś więcej? Już mówię. W tym roku zmieniliśmy strategię, weszliśmy w produkty premium. To, co możemy zobaczyć tutaj na targach, a nasze telewizory są praktycznie w każdym kącie, w każdym miejscu. Dokładnie, i w każdym widać wszędzie. Dokładnie, są wszędzie. Przede wszystkim wchodzimy w tą wyższą półkę technologii. Telewizory są wyposażone w system Android 6.01. Co ważne, żeby mieć Androida 6.01, bo to nie jest też tak, że się przychodzi i się ma, musieliśmy podnieść parametry, wszystkie parametry telewizora, tak aby on dźwignął cały system i aby to naprawdę szybko działało. Co ważne, seria P60 i każda następna po P60, którą będziemy wprowadzać w tym roku, to są telewizory Ultra HD. Czyli mamy ogrom pikseli, możemy przed tym telewizorem usiąść blisko, zobaczyć każdy najmniejszy szczegół. Technologia WCG, czyli White Color Gamut, która zapewnia nam najszerszą możliwą paletę barw. No i oczywiście HDR, wspaniałe kontrasty, rewelacyjne doświadczenie oglądania. A to ja wejdę Ci w słowo. Jasne. Teraz powiedz mi jedną rzecz. Wspomniałaś o Androidzie. Tak. Wiesz, tacy słabiej łapiący technikę mogą się zastanawiać. Do tej pory Android to telefon, smartfon? Tak, dokładnie. Do tej pory Android to był telefon, a teraz przenieśmy sobie możliwości telefonu na duży ekran, którym stoi w naszym salonie, pokoju, gdziekolwiek, w naszym domu. Co nam daje Android w telewizorze, szczególnie Android 6.01, bo jak na razie jesteśmy jedynym producentem, który ma tego Androida. Tak naprawdę z telewizorem możemy zrobić wszystko. To już jest nasze otwarte okno na świat. Nie ma, że tak powiem, żadnej blokady, co byśmy chcieli zrobić na tym telewizorze. Gry online, jeden przycisk, proszę bardzo, wchodzimy, a gramy online. A zadzwonić możemy? Myślę, że jest taka możliwość, przez kiedy Skype'a. Połączymy to dokładnie, przez Skype'a i tak dalej. Możemy podłączyć telefon, możemy podłączyć tablet, klawiaturę, mysz. Będzie też za chwilę dostępny na rynku specjalny pilot żyroskopowy z głośnikiem, więc już nie musimy nawet wyszukiwać informacji, tylko mówimy do pilota. Czy pilot będzie waszej produkcji? Tak, oczywiście. Okay. I będzie dostępny już niedługo w sklepach. Super. Czyli tak naprawdę, kupując telewizor obecnie waszej marki, człowiek dostaje tak naprawdę kombajn multimedialny. Dostaje kombajn multimedialny, do tego działający bardzo szybko i sprawnie. Ja byłam bardzo zaskoczona, ponieważ jeszcze w zeszłej serii telewizorów na rynku obecny był system Smart. Smart był bardzo fajnym systemem oczywiście, ale czasami potrafił troszeczkę topornie działać, co szczególnie dla młodych ludzi było irytujące, bo za wolno. Zgadza się. I tak dalej. Szczerze mówiąc, kiedy ja zaczęłam testować telewizor P60 z systemem Android 6.01, byłam zaskoczona, ponieważ telewizor wyszukiwał mi szybciej informacje niż mój tablet. No także tak. Nie ma już czegoś takiego jak okres oczekiwania, jakieś tam kółeczko, ale jak które się kręci. Ale wiązało się to z wieloma zmianami, tak, też w elektronice samego z wieloma zmianami, ponieważ mówię, nie można tak po prostu sobie wsadzić do Androida, do telewizora, no to trzeba mieć zgodę, licencję, a żeby taką zgodę, licencję i software uzyskać, musimy spełnić pewne normy. Normy są bardzo wysokie, także mówię, wszystkie parametry telewizora zostały podniesione jak tylko się dało. Okej, czyli rozumiem, że współpraca z goglami się układa bardzo dobrze, tak, jesteśmy super zadowoleni. Powiedz mi teraz w takim układzie, ponieważ jesteśmy portalem gamingowo-technologicznym, pozdrawiamy graczy oczywiście wszystkich, co tak naprawdę gracz dostaje z waszym produktem, czyli z waszym telewizorem? Jasne. Podłączamy do, nie wiem, konsolę? Tak, oczywiście, podłączamy konsolę. Na swoim przykładzie powiem, ja gram, tak jak już wspominałam wcześniej, wspaniałej reporterce, w Diablo. Więc stawiając telewizor P60... Wersja konsolowa. Dokładnie, wersja konsolowa. Pierwsze, co zrobiłam stawiając P60, oczywiście podłączyłam konsolę i włączyłam Diablo. To, co mnie zachwyciło, Diablo jest taką dosyć, jeżeli chodzi o obraz, ciemną grą. Zgadzasz. Jest tam dużo właśnie kontrastowych rzeczy. Poza tym tam jest jeden problem w momencie, kiedy jest dużo się dzieje. Dokładnie. I jest grafika ciężka do obrabienia. Tak, dokładnie. No właśnie. Powiem szczerze, co mnie zaskoczyło, ja mam też jakieś tam wady wzroku. Rewelacja. Kontrasty są naprawdę na takim poziomie, że w momencie, kiedy się kalibruje obraz, zawsze na początku gry, kiedy podłączamy nową konsolę, nową grę włączamy, sobie ustawiamy ustawienia obrazu,
wspaniałe czernie, idealne kontrasty. Nawet jak na tym ekranie się dzieje naprawdę wszystko, nic nie skacze, nic, nie ma żadnych pociągnięć obrazu, no to jest jednak telewizor Ultra HD. To jest ogrom pikseli, to jest HDR, więc no nie ma się do czego przyczepić tak naprawdę. Jasne. A mam pytanie, bo już zaczynają docierać informacje, że 4K za chwilę będzie przeżytkiem. A to oczywiście, że tak. Słuchajcie, no właśnie, czy są jakieś plany w TCL-u związane z tą wyższą jakością? Jak najbardziej tak. Działa to na tej zasadzie, że mamy najnowocześniejsze fabryki, jakie tylko można mieć. I oczywiście kilkanaście centrów naukowo-rozwojowo-badawczych. I to nie jest tak, że my sobie siedzimy i czekamy, co się stanie, tylko my już pracujemy nad następną generacją telewizorów. To jest bardzo ciekawe, zawsze kiedy słucham naszych naukowców, produktowców, oni bardzo fajnie obrazują, co będzie w 2018, co będzie w 2019. Więc oczywiście rozdzielczość 8K, następnie hologramy, telewizory bez ramy. Słuchajcie, to jest, nam się wydaje, że to jest kosmiczna przyszłość, ale my się nawet nie obejrzymy, a to już będzie na naszych półkach coś ustalone. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Powiedziałaś już o tym dalszym rozwoju. Możesz nam zdradzić pewnie, że wasze matryce są w różnych telewizorach. Tyle mogę powiedzieć. Okay. Tak, dokładnie. Okay. Ale rozumiem, że fabrykę macie? W Chinach. Ale nie tylko, ponieważ... No właśnie, powiedz coś o fabryce polskiej. Słuchajcie, fabryk jest tak naprawdę kilkanaście na całym świecie. Aha. Oczywiście najnowocześniejsza fabryka generacji 8,5 znajduje się w Chinach. Znaczy to tyle, że w tej fabryce wycinamy ekrany o przekątnej 110 cali. Tak naprawdę tylko my to teraz robimy. Z takiego ekranu potem wycinamy następne calarze. Natomiast jest fabryka w Polsce, fabryka mieści się w Żyrardowie. Jest to nie tyle co fabryka, ponieważ tam nie produkujemy, ale montujemy wszystkie produkty. Więc tak naprawdę każdy telewizor, jak sobie zobaczymy z tyłu na naklejkę, to oczywiście jest wykonano w Polsce. No zapraszam. Czyli cała seria ta P60 powstaje w Polsce. I wszystkie tak naprawdę telewizory, czy następna seria, za chwilę będzie C70, jadące na całą Europę, są ona z Żyrardowa. A powiedz mi, od kiedy fabryka w Żyrardowie działa? Oj, 1900, żeby nie... I ona zawsze była we władaniu TCL-u? 20 lat chyba już będzie niedługo. To była fabryka tak naprawdę, no, od początku TCL, baner TCL jest w Żyrardowie. Bo sama marka TCL kojarzy się na pewno graczom, szczególnie komputerowym, z monitorami, które były dostępne na polskim rynku. Tak, to prawda. Natomiast marka TCL... Mniej z telewizorami. Marka TCL w Polsce, w Europie jeszcze nie jest tak znana. W Chinach jesteśmy numerem jeden, produkujemy bardzo dużo rzeczy. Także tutaj nie mam z tym problemu powiedzieć, że jesteśmy też odpowiedzialni za Alcatela, Thompsona, jeżeli chodzi o sprzedaż. Natomiast marka TCL będzie chciała troszeczkę mocniej wkroczyć tutaj na rynek. My już się nie boimy tego, że jesteśmy, że tak powiem, producentem z Chin. Nie ma się czego wstydzić, zgarniamy wszystkie nagrody za jakość, zgarniamy wszystkie możliwe statuetki, czy to w Stanach, czy na największych targach elektronicznych. Także odważnie wychodzimy teraz do graczy. Niektórzy mówią, że odwagi wymaga zaprezentować telewizor przed gamerami. To są młodzi ludzie, bardzo aktywni w internecie, nie wiadomo, co napiszą. Coś w tym jest. Także znajomi się pytali, czy na pewno wiesz, co robisz. Nie boimy się pokazywać produktu. Okej, a powiedz mi, czy szykujecie jakieś fajne, spektakularne akcje w kierunku właśnie odbiorców tych gamingowych? Powiem szczerze, że po tych targach na pewno będziemy coś robić. Ja myślę, że w przyszłym roku będziemy mocniej na Pyrkonie. Pokażemy się na Pixelu, bo naprawdę jestem zafascynowana atmosferą. I bardzo mi się podoba, że ci młodzi ludzie mają tak ogromną wiedzę o technologii. To jest coś niesamowitego, kiedy 14-latek mi punktuje wszystkie możliwe, my co jeszcze i tak dalej. My już jesteśmy dziadkami tak naprawdę. Ja już jestem po prostu tutaj. Powiedz mi teraz krótko. Na temat samych targów Good Game. Jesteście jednym z głównych sponsorów tak naprawdę, wspierających. Co zdecydowało, że weszliście właśnie w te targi? Przede wszystkim ogrom tych targów. Był bardzo fajny kontakt z Good Game'em, ale tak naprawdę nie mogę ukrywać, że było też w tym sporo prywatnej inicjatywy. U nas w firmie pracują naprawdę ludzie, którzy lubią grać, lubią sporty. Bardzo oni się po prostu, tak powiem, bardzo... jarają tym, co tu się dzieje, bo to jest coś niesamowitego. Lubią gadżety, lubią komiksy. Ja, tak jak mówię, jestem fanką gier, przy okazji fanką Deadpoola, więc ja tutaj nie wychodzę z tych targów od 3 dni. No i tak jak mówię, chęć zaprezentowania tego, co można wyciągnąć z telewizora w momencie, kiedy interesujemy się grami. A tutaj wszyscy mogą sobie sprawdzić. To zdradź jeszcze naszym czytelnikom, oprócz Diablo, w co jeszcze lubisz grać?
Jezu, tych gier jest strasznie dużo. Przede wszystkim LOL. Counter-Strike. Ja do tej pory pamiętam czasy, gdzie grało się, jeszcze nie było żadnego Wi-Fi ani nic takiego. Kabel lanowy biegał z siódmego piętra do sąsiada i wszyscy żeby grali. Także pamiętam to było całkiem czasy. Niedawno. No ja wiem, ale już mam wrażenie, że 100 lat temu, biorąc pod uwagę, co tu się dzieje. GTA. W sensie ja pamiętam jeszcze GTA tych pierwszych części 2D, gdzie był widok z góry. Do tej pory też grywam w GTA nowe. Skończyłam to grę na San Andreas. Wiem, że już wyszła następna część chyba. Jeszcze nie miałam okazji zagrać. Ale no, no wszystko, co mi spadnie w ręce, na pewno będzie zagrane i przetestowane. I tutaj jest dla wszystkich czytelników ważna wiadomość. Można być wielkim szefem marketingu dużego koncernu i grać w swoje ulubione gry. Dzięki za miłe spotkanie. Dziękuję.